Edytko, cieszę się, Cześć, że Agnieszko. przyjęłaś moje zaproszenie i jak to mawiają mądrzy ludzie, adrem. Najpierw pytanie rozbiegówka. To jeszcze nie jest z puli, którą mam tu zanotowaną. Boisz się? Tak. Mówię o moich pytaniach. A nie. Też, ale Tak? wiem, że to Dobrze. takie pytanie, wiesz. Dobrze. Ale obie odpowiedzi przyjmuję. No. Dobrze, więc pierwsze pytanie. A propos strachu. Powiedz mi, czy w ogóle, to znaczy, czy w ogóle to już wiem, już powiedziałaś, że tak. Ale skoro powiedziałaś, że tak, to powiedz mi, jak bardzo boisz się tego, co jest powszechne dzisiaj, nie tylko w mediach społecznościowych, w internecie, ale w ogóle w relacjach międzyludzkich. To znaczy, jak bardzo boisz się głupich pytań, ludzkiej nachalności, braku taktu, braku poczucia granicy, za którą nie powinno się przechodzić w relacjach z drugim człowiekiem, który nie jest dla nas rodziną, nie jest naszym bliskim. Gdzieś chcielibyśmy się do tej osoby zbliżyć na zasadzie poznania jej, bo interesuje nas przez to, co sobą reprezentuje, co robi. Ale właśnie bardzo często jest tak, że ludzie nie znają, nie wyczuwają tej delikatnej granicy, za którą nie należy się posuwać. Jak bardzo się boisz takich zjawisk? To jest ten moment, w którym sobie myślę, że cieszę się, że nie jestem bardzo, bardzo sławna. Jeszcze. Ale myślę, że to nie grozi. Tak myślę. Nie widzę tego, wiesz, rzeczami wyobraźni, tej wielkiej sławy, nie? Znaczy widzę bardziej właśnie tak teatralnie i bardziej tak, wiesz, że lubię tak rzemieślniczo i tak po prostu na robocie, jak to się omawia. Czyli w naszym teatrze i w teatrach różnych i w koncertach i tak dalej. I chyba nie miałam do końca takiego, wiesz, takiego doświadczenia, żeby ktoś był tak bardzo nachalny, czy z pytaniami, czy w ogóle z przekraczaniem granic. A jeżeli by tak się zdarzało, tak myślę, czy się zdarzało. No bo tak ze dwa razy w życiu już rzeczywiście wpuściłam osoby, które były jakby po tej drugiej stronie, tej takiej widownianej stronie, które wpuściłam bliżej do swojego życia. I stały się mi bliskie, ale nie zrodziła się z tego żadna toksyczna raczej więź, tylko raczej rzeczywiście to było takie otwieranie drzwi. Może nie fajnie, że z perspektywy tutaj aktor sceniczny i widz, ale to się okazało, że są bardzo właśnie fajne, po prostu otwarte osoby, które też potrzebują może jakiejś inspiracji dla siebie albo wyczuwają jakieś podobieństwo, bo to bardzo często tak jest, że jednak się odbieramy na tej zasadzie podobieństw i nas ludzie tacy przyciągają. Przyciągamy takie osoby, które są trochę do nas podobne. W tym naszym muzykalowym świecie teatralnym ten widz też jest bardzo specyficzny i no, mocno się odbija, wydaje mi się, w No tych poza tym naszych. jest coś takiego jak jednak ten przekaz energetyczny, ten przekaz pozawerbalny, tak? Tak. Który no, w dużej mierze gdzieś powoduje, determinuje zachowania międzyludzkie, tak? Ludzie w dużej mierze się wyczuwają, a no, Tak, być może dokładnie. aktorzy należą do tej grupy ludzi, którzy przez konieczność zawodową mają może troszeczkę bardziej, że tak powiem, rozbudowane nadajniki tych emocji, tych fluidów, które Rozumienia też wypływają takiej w otoczenie, psychologii trochę, może. nie? Bo jednak pracujemy z postaciami, więc musimy trochę znać te takie psychologiczne podejście, podłoże do budowania tych postaci i to powoduje, że też mamy taki inny ogląd, nie? I też no, jest przyciąganie po prostu. Czyli nie czujesz Tylko ja, jakiegoś takiego czyli ja nie czuję strachu, tego nie? strachu, nie mam takiego, bo ja nie mam takiego doświadczenia, żeby coś rzeczywiście tak mocno przekraczało te granice. Nigdy nie spotkałam się też z hejtem. I albo jestem szczęściarą, albo po prostu jestem głucha na hejt. I jakby nie mam tego doświadczenia, że albo nikt nie miał odwagi mi tak przyjść i powiedzieć, co ty tutaj, co ty grasz tutaj. Nie, nie było tak. Nawet jak ktoś tam myślał sobie, to może tak myślał, nie skrzywdzę tej dziewczyny, nie powiem jej. Czyli jakby A wiesz, może po prostu miałaś szczęście, miałam żeby szczęście, żeby. trafić na ludzi, którzy no, po
prostu potrafią się wykazać daleko posuniętym taktem. Tak, że nie każdą opinią od razu się trzeba dzielić na forum. Tak, a poza tym doceniam zawsze uwagi, nie? Tak, tylko wiesz, ja widzę, pomiędzy wierszami czasami czytam, że ktoś chce mi dużo więcej powiedzieć niż tak kurtuazyjnie mówi. Ale mam tę umiejętność, że mi to wystarczy. Ja już wiem, że tam jakbym otworzyła te drzwi, to byłoby taki i by poszło, ale nie trzeba, nie? Jakby ja wiem. No, ważne jest to, żeby jednak zachować jakieś normy cywilizacyjne i kulturowe. Tak. Ja zawsze powtarzam takie powiedzenie, że dyplomacja to jest umiejętność powiedzenia komuś w taki sposób, żeby poczuł daleko posuniętą euforię na myśl o zbliżającej się podróży. Tak. A ty miałeś takie doświadczenie, że ktoś przesunął te granice tak bardziej? A to jest program, w którym ja zadaję pytania. Chciałabym wiedzieć, skąd to pytanie, nie? Czy to jest doświadczenie, czy... To znaczy, wiesz co, Edytko, powiem tak, nie narzekam, też nie mogę powiedzieć, żebym miał jakieś traumatyczne doświadczenia w tej mierze, w tej materii. Natomiast no, widzę, co się dzieje i faktycznie mam w sobie dużo takiego lęku, bo niestety, że tak ja powiem, lubimy sobie ogólnie jako gatunek. Zostaliśmy przyzwyczajeni do takiej sytuacji w tej chwili, w której lubimy sobie wzajemnie wchodzić z butami w życie. I o ile rozumiem ludzi, którzy to lubią, i szanuję ich postawę. Absolutnie w ogóle nie mam z tym problemu. Znaczy mówię o ludziach, którzy lubią wpuszczać do siebie, bo no wiadomo, są tacy, którzy na tym głównie zbudowali swoją pozycję na rynku, tak? Natomiast chodzi o to, że no, uważam za niewłaściwe przenoszenie tego od razu na wszystkich i na w ogóle ogólnoludzkie relacje, tak? Rozumiem. Ja myślę, że takie, wiesz, te granice, takie jest moje doświadczenie, że chyba nawet bardziej przesuwają właśnie bliższe osoby jednak niż takie dalsze. Wiesz, ja myślę, że to jest fajny temat na jakąś kolejną rozmowę, bo to tak naprawdę temat rzeka. Natomiast może puentując, po prostu rozkoszujmy się tym, że tyle. Że nie dotknęło nas to, co jest niemiłe, niewskazane i że może nie tyle niemiłe, bo niemiłe rzeczy na swój temat też czasami trzeba usłyszeć. Oczywiście. Natomiast chodzi o formę, bo to wszystko się rozbija o formę, tak? Dokładnie. Dobrze, Edytko, zanim kolejne pytanie, sedno tego pytania. Powiedz mi, mówi ci coś takie dodatkowe, mówi ci coś adres Aleje Jerozolimskie 43. Znaczy Aleje Jerozolimskie, tak. Ale numer 43. I hasło Polska Akustyka. Nie. Przy Alei Jerozolimskiej 43 mieściła się siedziba firmy Polska Akustyka. Była to firma i tam właśnie w pomieszczeniach kamienicy przy Alei Jerozolimskiej 43 był nagrywany pierwszy polski dubbing do Królewny Śnieżki. Naprawdę? W 1938 roku, tak? W pierwszej połowie 1938 roku. To właśnie tam. Po długich peregrynacjach, bo w ogóle dotarłem do takiej informacji, że dubbing w językach państwowych był w ogóle na samym początku, w pierwocinach dubbingu był realizowany zawsze w Stanach Zjednoczonych. Było takie studio w miejscowości Joinville i tam były robione wszystkie produkcje, były podkładane głosy. Potem ze względów finansowych to się ta europejska produkcja przeniosła się do Berlina. No potem już poszczególne kraje starały się radzić sobie na swój sposób. No i ostatecznie właśnie polskie dubbingi trafiły do Polski. I Królewna Śnieżka była realizowana właśnie tam na tych Alejach Jerozolimskich. Teraz wyobraź sobie, Edytko, taką sytuację. 38 rok, Aleje Jerozolimskie 43, właśnie wtedy. Wchodzisz do pomieszczenia i jest tam Maria Modzelewska, która grała tę samą postać, którą ty odtwarzałaś, którą kreowałaś w polskiej wersji, tej nowej polskiej wersji z 2009 roku. Tak.
Leokadia Pancewiczowa, Aleksander Zelwerowicz, Józef Orwit, Aleksander Żabczyński, chociaż niektórzy twierdzą, że był tam również Eugeniusz Bodo, że piosenki śpiewał Eugeniusz Bodo, ale jest to niepotwierdzone. Ale na pewno w tym składzie był również Stefan Jaracz i reżyser Ryszard Ordyński. I teraz wyobraź sobie, że wchodzisz na to, nie wiem, które to było piętro, na któreś piętro tej kamienicy przepięknej polskiej stolicy przedwojennej. Widzisz tych wszystkich ludzi, przeniosłaś się w jakiś cudowny sposób, wehikułem czasu, przeniosłaś się w tamtą przestrzeń. I czuję się jak w domu. A chciałem Cię zapytać, o co byś, co by Cię najbardziej pociągnęło w takiej sytuacji? To znaczy, czy bardziej skupiałabyś się na tym, żeby zobaczyć, jak ci ludzie wtedy pracowali? Czy na przykład bardziej by Cię interesowało to, o czym rozmawiają sobie w przerwie przy papierosku i przy kawie? Jedno i drugie, myślę, wiesz, na pewno to, o czym rozmawiają ze sobą, bo to jest, wiesz, inny świat, inna epoka. No i też trochę chyba inna kultura języka. Więc po prostu obserwowanie tego byłoby na pewno czymś fascynującym i takim innym po prostu niż rzeczywistość taka nasza. No a dodatkowo, wiesz, obserwowanie w pracy, gdzie no, to były takie one-take'i też, nie? Nie było, wiesz, tutaj przytniemy, tutaj Cię wyczyścimy, a tutaj spróbujemy tak. Tylko jednak no, wchodzi, jest prawdopodobnie otwarte studio, nie takie zamknięte, tylko tak jak Edith Piaf nagrywała, czyli po prostu była orkiestra, mikrofon i one take po prostu. I to, co nagrali, to było na płytach, bez kombinacji alpejskich, tak jak dzisiaj można wszystko poczyścić i tak, zreferować. Można. Coś czasami jest super, ale czasami przeraża mnie to. No, także taka praca naprawdę i no w ogóle chyba też inny sprzęt, inne kolory wokół, wiesz, inna atmosfera, może taka trochę bardziej luźna, zadymiona, gdzieś taka artystyczna, no bo jednak spotykają się takie osoby takiej klasy i takiego pokroju, no to siłą rzeczą wychodzą dzieła sztuki. No bo to był film przez prawie 100 lat, nie, mało, nie 72, bo premiera w Stanach była w 1937 roku. Niecały rok później była u nas, bo bodajże 5 października 1938 była warszawska premiera, zresztą niedaleko w kinoteatrze Palladium. Takiej informacji dotarłem. A na jakiej ulicy to się mieściło, wiesz może? Tej samej, co jest teraz Palladium? Tak, chyba tak, chyba tak, 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 tak mi się wydaje. Aczkolwiek mogę się mylić, pewnie sprostowanie wyjdzie, jeśli takie będzie konieczne. Fajnie, no, to jest super. Być w tej historii, powiem szczerze, tej Królewny Śnieżki, nie? Wiesz, myślę sobie, że cudowne jest to, że stałaś się częścią tej historii, tak, no wiadomo, że powstała nowa wersja dubbingu w związku z tym, że no, tamten już jednak stał się bardzo anachroniczny w stosunku do tego, co nawet do samego sposobu, w jaki ewoluował język na przestrzeni dziesięcioleci. Bardzo. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc, wiadomo, właśnie warunki realizacji, jakość techniczna, chociaż on był odrestaurowywany cyfrowo, ten zapis, z tego co pamiętam, no ale tak czy inaczej pewnych rzeczy się nie przeskoczy, więc trzeba było zrobić nową wersję, aczkolwiek, ale to może na koniec, bo tam jest taki jeden element, który został wspólny dla tej starej wersji i tej nowej wersji. Ale to do tego dojdziemy. Edytko, a powiedz mi, jeszcze chciałbym w odniesieniu do Królewny Śnieżki. Gdybyś popatrzyła na taką disneyowską klasykę, Kogo najwięcej w sobie widzisz? Czy widzisz w sobie Śnieżkę? Czy widzisz w sobie Kopciuszka? Czy może widzisz w sobie Dumbo, którego jakaś pozorna przeszkoda naraz okazuje się skrzydłami, na których frunie? Czy może małą syrenką? Czy może tak jak patrzę na warkocz, może bardziej Mulan? Albo Elza. Nie, tak, jest generalnie tych bajek, wiesz,
to jest nasza historia, nie? Moje pokolenie, może twoje też. Myślę, zdecydowanie. Wychowywaliśmy się na tych bajkach i teraz kolejne pokolenia są wychowywane na kolejnych bajkach. No i teraz tak, jakby sięgając, wiesz, pamięcią wstecz, to ja pamiętam, że ja się przebierałam za małą Syrenkę, jak byłam dzieckiem. Ubierałam sobie koc na nogi, zapraszałam sąsiadów i jeden był moim królewiczem, drugi był krabem. To oczywiście koledzy z klasy najczęściej. No i graliśmy te sceny i graliśmy je tak jak w bajce. No i to się, od tego się zaczęło, nie? W zasadzie to była moja, to był mój pierwszy film Disneya, który ja widziałam, czyli dopiero Mała Syrenka. I dopiero po Małej Syrence wróciłam do tych starszych bajek i do Królewnej Śnieżki. To jest w ogóle fascynujące, nie wiem czy zauważyłeś i czy wiesz o tym, że te królewny mają taką też funkcję pokazywania tego, jak się kobiecość zmieniała na przestrzeni dziejów. Tak, tak. Jak niesamowite jest to, jaka była moda w tamtych czasach, czy latach 30., jeśli chodzi na przykład o to, jak Śnieżka została namalowana. Czyli jaki kolor skóry, jaki kształt fryzury, jaki kształt brwi, do tego jakie ruchy. Wszystko po prostu na miarę tamtych czasów. I to bardzo czuć. I dla dzieci współczesnych jest to bardzo starożytne. To jest po prostu zdziwienie, że to jest dla nich takie nienaturalne trochę. Miałam taką kiedyś dziewczynkę, której chciałam bardzo, no chciałam ją nauczyć z Małej Syrenki właśnie piosenki, to mi powiedziała, że proszę pani, co to jest stara bajka, ja nie będę tego śpiewać, to jest stara bajka. Także, że to już stare bajki są. Ale tak, potem Kopciuszek, jeszcze też inny styl, te upięcia, też inny blond włosy, to już Le Marie Monroe, prawda? Tak, tak. Potem mamy Śpiącą Królewnę, no Mała Syrenka i jakby idąc w górę, zaczynamy widzieć też takie tak, że jest pro-eko, pro-natura i mamy Pocahontas, która rozmawia z wiatrem i mówi dbajmy o przyrodę, zwierzęta. Czyli te lata 90. bodajże. No i do tych współczesnych, gdzie mamy Waleczne Kobiety, właśnie Mulan, gdzie mamy Siostrzaną Miłość, a nie Księcia z Bajki, że nie szukamy już Księcia z Bajki, tego Fairy Tales i tego Żyli Długo i Szczęśliwie, czyli Elza, Anna. No i mamy Księżniczki Czarnoskóre i Księżniczki z małych polinezyjskich wysepek. I to jest fascynujące, jak to się też rozwija. I to nie wiem, czy jest to lepsze, jak było wtedy, jak jest teraz. Ja się cieszę, że to się tak zrobiło takie ludzkie, bo no nie ma tego happy ever after, czyli jakby żyli długo i szczęśliwie w życiu. Te bajki nas wychowywały do tego, żeby do tego momentu dożyć, do tego, że żyli długo i szczęśliwie, powiedzieli sobie tak i teraz będzie wszystko dobrze. No nie? I jakby te bajki aktualne fajnie to jednak... No pokazują, że jednak niekoniecznie i że te historie to są jedna różne. Rzecz, a po drugie wiesz, bo mówisz o zjawisku starych bajek, tylko wiesz, no wiadomo, wszystko się starzeje, tak? Starość, nie radość, młodość, nie wieczność. Tylko pytanie, czy to, że bajki są stare, czy to powoduje, że są gorsze? Nie, ja myślę, że to jest kwestia, nie. Że to jest kwestia, że tak powiem, wychowania, bo tak, jeśli się dzieciakom pokaże, co wynika, co idzie za tym, że dana rzecz powstała w innej epoce i zupełnie inną epokę opowiada, to dzieciaki jako no, istoty z gruntu inteligentne chłonące na pewno znajdą swoje własne spostrzeżenia w tym, szukając tego świata z dawnych bajek, więc ja tak, tutaj tak, ja myślę, że to jest absolutnie nie jestem jak najdalszy od wartościowania, tak, tak. No, natomiast ten przekrój to jest super, że Disney w ogóle, Walt Disney, że ta cała company się wydarza w tym świecie, bo to jest chyba jedyne takie studio, którym idzie za taką ideą. Może to jest już marketing, może to jest po prostu, że tak sobie wymyślili od początku i idą żeby w taką stronę, żeby pokazywać ten współczesny świat, aktualny współczesny świat.
Ale mi się to podoba bardzo. Nawet jeżeli to jest wymyślony plan marketingowy, biznesowy, to ja jestem w tym. Działa. Słyszę, że działa, jest muzyka, jest wspaniała, te animacje są doskonałe, to jest po prostu piękne. Czyli rozumiem, że koniec końców postrzegasz siebie jako konglomerat różnych głównych bohaterek. Tak, bo ja w ogóle mam taką Śnieżkę w sobie totalnie. I w gestach, w ruchach myślę, że bardzo też jestem w tamtej epoce, ale też no bardzo jest mi bliska ta współczesna też kreska, nie? Czyli Anna, Elsa, właśnie Frozen. Miałam wczoraj koncert i koleżanka mi zrobiła ten warkocz Elzy. Super. I chciałam tak troszkę się pobawić, tak jak mówię. Nie mogę na scenie, to i tak, na scenie w spektaklu to sobie zrobię. I tak również znakomicie. Ja wiem, pewnie wielu widzów nie, ktoś tam, kto śledzi Twoją karierę, na pewno dotarł do takich informacji, ale myślę, że jest to na pewno duża ciekawostka. Ty jesteś perkusistką. W ogóle, jeśli chodzi o takie podstawowe wykształcenie o instrument, to jesteś perkusistką. A powiedz mi, jaki rytm Cię koi, jaki Cię kołysze do snu, uspokaja, a jaki rytm Cię pobudza do działania? Czy masz takie jakieś swoje preferencje, które gdzieś tam w sercu pukają i dobijają się na świat? Wiesz co, tak, z tym rytmem w moim życiu było tak, że ja dostałam perkusję od rodziców, żeby chyba taka kontynuacja jakiejś takiej mojej pasji, trochę polubiłam bardzo obserwować perkusistów na weselach. Na weselach i siedziałam, zamiast tańczyć, to siedziałam i obserwowałam perkusistów. No i poza tym miałam tam też swojego idola, który był perkusistą i zaczęłam grać właśnie od grania na meblach. A potem dostałam taki zestaw i w zasadzie grałam muzykę rockową. Więc jakby nawiązując do tego Rozumiem, że rodzice kupili Ci perkusję, bo by było to tańsze niż zmienianie mebli ciągłe. Nie, taka, że nie niszczyłam aż tak mebli, ale no to też nie było łatwe dla nich, bo kupili mi dosyć głośny instrument. A pomieszczenia nie miałam wytłumionego, tylko miałam w swojej sypialni ten instrument. Na szczęście mieszkamy w domu rodzinnym, takim wolnostojącym, więc aż tak bardzo to nie było denerwujące, ale starałam się grać tylko wtedy, kiedy ich nie było, nie? No i tak, nawiązując do Twojego pytania, no to w zasadzie dużo grałam tego rocka. Ja miałam poczucie, że to jakby i uspokaja, i aktywnia jednocześnie, czyli muzyka, no po prostu walenie po garach, tak po całości. Aczkolwiek też taki repertuar lżejszy, rockowy, jak Dyty Bartosiewicz, czy z Kasią Kowalską też sobie grywałam. Czyli taki, no nie taki hardkorowy, więc to było i uspokajające nerwy, a byłam dzieckiem dosyć takim nerwusem. Musiałam gdzieś tą energię ulokować i super, że akurat mogłam tutaj się wyżyć. Czyli to było i wyżycie, i uspokojenie zaraz po, nie? Natomiast aktualnie, no ja bardzo lubię takie instrumenty perkusyjne, które wydają dźwięki, typu właśnie hand drum, hand pad, te wszystkie tank drumy takie delikatne, czy cajon, czyli w ogóle zupełnie też w inną stronę. I nawet nie wiem, powiem szczerze, jakbym usiadła za perkusją, no pewnie to się nie zapomina, jest jak jazda na rowerze, ale jakbym, czy bym potrafiła tak mocno i w ogóle z taką energią jak wtedy. Jakie rytmy jeszcze, bo tam pytałeś, jakie rytm konkretnie? Co ci w sercu gra? Co powoduje, że
że tak powiem, serce bije ci żywiej, a co powoduje, że... Ale tak muzycznie, czy chodzi o sytuację? Nie, nie, muzycznie. Jaki jest ten beat, ile to jest uderzeń na minutę, które cię w jakiś sposób te rytmy, które cię uruchamiają w jakiś sposób, czy masz jakieś swoje ulubione? Wiesz co, tak myślę sobie, że najbardziej lubię taki uspokajający, który taki dla mnie jest takim kołysaniem wody trochę, czyli tam to jest bardzo taki lekki i wszystkie, cała taka muzyka, która jest dla mnie takim opisem krajobrazu, jakąś ilustracją, to jest takie bardzo uspokajające. I ta perkusja tylko grana nie pałkami, tylko ewentualnie miotełkami, czyli bardzo delikatnie. I w zasadzie jeśli chodzi o uruchamianie mnie energetycznie, to nie mam takiego po prostu chyba gatunku, takiego rytmu, bo ja nie lubię rytmicznej muzyki, takiej, że jest beat, nie lubię, czy nie umiem, nie odnajduję się w tym. Tak samo nie czuję jakby połączenia z hip-hopem, mimo tego, że szanuję gatunek totalnie, ale nie mam połączenia z tym, więc ja chyba tylko się wyciszam, na to wychodzi. Czyli mam dużo energii w sobie, więc chyba nie potrzebuję się stymulować. Albo nie potrafię. No i oby tak, znaczy jeśli nie potrzebujesz, to oby tak zostało, a jeżeli nie potrafisz, to wszystko przed tobą. Chyba nie potrzebuję, ale czy nie potrafię? Chyba potrafię, ale chyba nie potrzebuję. Jeżeli nie ma takiej konieczności. No tak. Ale rzeczywiście zauważyłam, że mają niektórzy ludzie coś takiego, że muzyka ich jakoś rozkręca, na przykład rano sobie włączą jakieś właśnie radyjko, czy coś, co są jakieś hity, czy jakieś znane przeboje, i ich to tak fajnie nakręca na cały dzień. No to tak patrzę zawsze. Moja siostra tak ma na przykład, nie? Zawsze rano radyjko i od razu taki dzień przyjemniejszy. Ale ja tego nie czuję po prostu. Ja wychodzę z ciszy. Tak, ja raczej uspokajam cały czas wszystko. Pozazdrościć. Dobrze, a powiedz mi, jako rozwinięcie tego pytania, ty kojarzysz, może zetknęłaś się z taką, no właściwie dziewczynką, można powiedzieć jeszcze swobodnie, bo mówię o chyba 11-letniej w tej chwili Nandi Bushnell. To jest taka perkusistka szalona, zwariowana, profesor Jan Tadeusz Stanisławski użył kiedyś takiego zwrotu, bardzo prawdziwego, wobec którego śmieszą mnie zawsze wszystkie, cała mowa narodowościowa, w ogólnym w ogóle sensie, że my naród taki, my Europejczycy, my Afrykańczycy, my Amerykanie, my to, my tamto. Jakby nie można było powiedzieć, po prostu my ludzie. Jan Tadeusz Stanisławski pięknie powiedział o tym, że skundlenie ras daje te oto fenomenalnie zmysłowe efekty. I to prawda, że gdzieś na połączeniu różnych cech powstają najwspanialsze rzeczy. Nandi Bushnell jest półkrwi Brytyjką, półkrwi Zuluską. Okej. No więc wiadomo, czego się można spodziewać. Dziewczyna jest niesamowita. Czyli afrykańskie? Słucham? Afrykańskie? Tak. Południowa Afryka. Południowa Afryka. Rytmy też. No jest absolutnie... Afrykańskie rytmy. Po prostu kosi show za każdym razem, jak się pojawi gdzieś tam w internecie. Wiesz, bo jestem totalnie nie na czasie. Polecam. Nandi Bushnell, świetna dziewczyna. Też miałam 11 lat, jak Nandi, no więc Nandi Bushnell, kiedy miała bodaj 9 lat, miała okazję uczestniczenia w czasie próby przed jakimś dużym koncercie, przed jakimś dużym koncertem, miała okazję uczestniczenia w próbie z Lennym Krawicem, a w ubiegłym roku została zaproszona przez zespół Foo Fighters na koncert, w czasie którego siadła za garami, siadła za zestawem perkusyjnym i bodajże tam dwa czy trzy utwory zagrała z nimi po prostu w pełnym wymiarze. To był zresztą hołd poniekąd i dla jej zmarłego ojca, i dla zmarłego perkusisty Foo Fighters. A moje pytanie do ciebie, gdyby, zakładając oczywiście teoretycznie, że
nie ma takiej potrzeby, oczywiście wiadomo, to masz teraz swoją, swoją kategorię, w której no, jesteś absolutnie w czołówce, więc nie ma potrzeby, żeby gonić jeszcze z dodatkowym instrumentem, ale zakładając, że jesteś świetną perkusistką, z kim chciałabyś zagrać? Wiesz co, tutaj tak trochę zabrzmi jak dziecko, pewnie, no bo... To też jest dobre. Też dobre. Tu nie ma, w tych rozmowach nie ma złych odpowiedzi. Powiem ci tak, bo to jest w sumie coś takiego, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, ale może dla niektórych żenującego wręcz. Bo jak byłam dzieckiem, to ja się zauroczyłam takim perkusisto-wokalistą, który w latach 90. był bardzo popularny. Phil Collins? Kurczę, nie, ale to by było trochę wyżej klasowo, wiesz, gdyby to był Phil Collins. No niestety nie, ale też nie sięgam teraz do disco polo, nie. To była grupa Kelly Family. Znasz? No oczywiście, że znam, no przecież absolutnie, tak, no. Absolutne źródło szału przecież. Źródło szału lat 90. Masowego kiedyś, tak. Totalnie. Tak. I Angelo był po prostu inspiracją moją totalną, nie? W tamtym czasie. W zasadzie od tego się zaczęło. Ja po prostu naprawdę miałam poczucie, że ja... znaczy, znałam wszystkie jego ruchy. Wszystkie jego ruchy w klipach, wszystkie jego ruchy na koncertach. Jeździłam też z mamą na te koncerty. Więc to by była ta osoba chyba, myślę. Tylko mówię, to z perspektywy 11-letniego dzieciaka, nie? Który fascynuje się perkusistą, który nie był doskonały i też to wiadomo, oni nie grali trudnej muzyki, też nie grali skomplikowanych rzeczy też na tej perkusji czy na innych instrumentach. Wszystko było proste, ale dla 11-letniego dziecka taki idol, no na mnie to robiło ogromne wrażenie, bo oni byli na maksa prawdziwi. Ja bardzo wierzyłam w to, że są rodziną, że są niepomalowani na scenie, że są sobą, że piszą tak jak czują, że śpiewają, że są taką irlandzką rodzinką, która właśnie jest taka z rozwianym włosem, w tych żabotach. To wygląda nie po prostu śmiesznie, znaczy tak z perspektywy, jak na to patrzę, ale w tym wszystkim jakaś przebijała prawda. I te teksty mnie poruszały, no i ta gra. Ja byłam Angelo, prawda? Ja byłam Angelo w domu kultury, wszędzie byłam Angelo i wszyscy wiedzieli, że jestem Angelo. No i to jest cudowne, tylko ja absolutnie w ogóle nie uważam, żeby w tym było, był cień jakiejkolwiek żenady. Wiesz, no bo tutaj żenady, nazwiskami bo... powinnam rzucać, wiesz, tam od Jamiroquai czy kogoś, a tutaj Kelly Family. Powiem tak, oczywiście Kelly Family zjawisko, bo tak to trzeba, myślę, postrzegać, że zjawisko pod nazwą Kelly Family oczywiście znam. Nigdy to nie była moja bajka, bo ja zawsze sterowałem w inną stronę. Tak. Slayer, Sepultura, Metallica, tak. Morbid Angel, Nuclear Assault i tak dalej, i tak dalej. Więc to kompletnie nie moja bajka. Dużo za łagodnie. Wiem. ale nie w tym rzecz, Edytko. Wiesz, ja myślę, ale że... Ja myślę, że... No. Wiesz, najistotniejsze jest... Nie zawsze... Nie zawsze inspirują nas rzeczy, które są bardzo skomplikowane i bardzo wydumane. Czasami tak, po prostu dobrze jest zostać wypchniętym na właściwy tor przez po prostu jakiś odpowiedni nastrój. Jeżeli myślę, on tak. jest... Wierzę, tak to... samo z polską muzyką, nie? Czy Kasi Kowalskiej, czy z Edytą Bartosiewicz, też właśnie, tak jak wcześniej wspominałam, grałam jakby z nagraniami. Czy kto tam jeszcze był, Uszula wtedy. To był taki nie hardkorowy rock, nie? To była muzyka rockowa, ale w tym gatunku, ale taka, że fajnie się grało na tym. Po prostu to było przewidywalne też dla mnie, łatwe do nauczenia się. Ja nie potrzebowałam wtedy też dużo pomocy nauczycielskiej. Po prostu do dzisiaj tak mam, że ja muszę się nauczyć na pamięć. I nuty okej. Ale nuty mi przeszkadzają po prostu, nie? A propos właśnie słyszymy jakieś działania. Próbę perkusji gdzieś nad nami. Aha. No cóż, Edytko, najważniejszy jest, tak jak mówię, myślę, że najważniejszy jest nastrój, który gdzieś tam nas popycha do działania, tak. I to jest istotne, niekoniecznie musimy od razu sięgać, sięgać wyżyn, jeżeli chodzi o inspiracje. Ważne, żebyśmy potrafili się dzięki tym inspiracjom potem na rozwinąć. Wyżyny wspinać. To prawda. Czy przynajmniej starać się zmierzać w tamtym kierunku.
Moja droga. Są takie rzeczy w życiu oczywiście człowieka, każdego, które no, mieszczą się w kategorii zjawisk, rzeczy nieznanych. Coś, czego, co jest dla nas w jakiś sposób owiane tajemnicą, tak? I teraz powiedz mi, jeżeli gdzieś konieczność życiowa zmusza cię do tego, żeby się otrzeć, sięgnąć w tę sferę nieznanych dla siebie rzeczy, one budzą w tobie przerażenie, budzą w tobie lęk, czujesz przed nimi respekt, czy po prostu jest to dla ciebie dzień jak codzień, konieczność pokonania po prostu jakiejś przeciwności, czy rozpracowania jakiegoś problemu, który gdzieś tam do tej pory, powiedzmy, że był ukryty, a teraz naraz gdzieś zza węgła musisz pokazuje szczerze zęby. Musisz powiedzieć jeszcze raz, bo teraz muszę połączyć informacje. Może tak, upraszczając. No. Rzeczy, które są ci nieznane. Trafiasz naraz na jakieś zjawisko, na jakiś problem, z którym do tej pory nigdy się nie spotkałaś. Musisz się z tym zderzyć, musisz to w jakiś sposób rozwiązać. Napawa cię to przerażeniem, czy po prostu traktujesz to jak stary żołnierz wprawiony w bojach, który po prostu idzie przed siebie i rozwiązuje ten problem, że tak powiem, z szablą w ręku, z marszu? Chyba to drugie. Wiesz, chyba na pewno mnie nie paraliżuje. Paraliżują mnie zupełnie inne rzeczy i powodują ogromne takie napięcie i lęki, ale nie takie. Jakieś przeszkody to są zawsze dla mnie do pokonania, po prostu jak czyli Dan Zorro. Czyli masz zadatki na Aleksandra Wielkiego. Tak. Rozumiem, że węzeł gordyjski nie stanowiłby dla ciebie. Tak, siedziałabym i rozkminiałabym na pewno, jak go rozwiązać do skutku. Do momentu, kiedy pod ręką znalazłby się miecz. Miecz albo ktoś mądrzejszy, tak. Ale no tak jakoś życie mnie nauczyło i też pokierowało, żeby rozwiązywać te problemy. I zawsze pamiętam ten moment, kiedy nawet miałam tak w życiu duży kłopot z zadzwonieniem do kogoś, nie? To też powodowało we mnie zadzwonieniem po sprawie jakiejś. I powodowało po prostu taki zwykły, no dobra, później to zrobię, nie? Odkładam wszystko na potem. Ale jak się pierwszy, drugi, trzeci raz człowiek przełamie, tak dobra, teraz po prostu i teraz. I za taką małą rzeczą, jak oswojenie tego lęku przed zadzwonieniem, załatwieniem sprawy, stoją kolejne rzeczy. W sensie otwierają się kolejne furtki. Dobra, tutaj mi się, już to zrobiłam, to już nie boję się kolejny raz jakby też wykonać takiego telefonu. I nie wiem, pójść zapytać o coś, co może wydawać się może irracjonalne albo głupie, ale wiem, że to pytanie błądzi, więc te pytania zadaję, czy w urzędzie, czy... I po prostu nie mam w ogóle oporu przed tym, żeby działasz. Zapukać i żeby działać. Bierzesz byka za rogi po prostu. Myślę, że to jest doświadczenie po prostu życiowe, które tak już spowodowało, nie? Że się tego nie boję. No cóż, tu również pozostaje pozazdrościć. Dziękuję, ale mówię, są rzeczy, które wciąż są dla mnie trudne, ale one dotyczą znowu takich bliższych relacji, nie? Czyli zupełnie na zewnątrz do załatwienia różnych rzeczy jestem bardzo sprawna i prawdopodobnie taki trochę wręcz umysł i umiejętności menedżerskie, a w kontaktach bliższych czy relacjach bliskich to mam dużo lęków, żeby na przykład z kimś jakoś nawiązać bliższą więź, taką na dłużej niż na 5 minut, 10 z fanem po koncercie, no nie, raczej nie. Tutaj jest ten czas taki potrzebny, długi. Nawet w momencie takim, kiedy na przykład nie widzę się z kimś, nie wiem, z mojej rodziny, czy z osobą, z którą powiedzmy jestem, to potrzebuję, jak się nie widzę 3 dni, to potrzebuję potem paru godzin. Czasu na aklimatyzację. Tak. Żeby przestać też grać, żeby przestać jakoś tak się niewygodnie czuć, jakoś tak próbować zatuptać rzeczywistość, nie? Czyli jakby
tak jakby się uruchamiać. No to jest takie dziwne uczucie. Potrzebuję tego czasu, żeby po prostu oswoić, no? Okay, jasne. Także tak, chyba. Dobrze, a powiedz mi, Edytko, to już ostatnie pytanie moje. Wyjeżdżasz, zostawiasz nas. Realizujesz, wiem to z twoich opowiadań, realizujesz jedno ze swoich wielkich marzeń życiowych. I to jest cudowne. Jedziesz daleko. I teraz powiedz mi, czy masz w sobie, poza tą świadomością, że jedziesz właśnie realizować marzenie, że jedziesz w inną rzeczywistość, która nie jest ci obca, bo już miałaś okazję ją zobaczyć. Jesteś artystką, która troszeczkę świata jednak zwiedziła, trochę świata poznała, więc to nie jest tak, że jedziesz w zupełnie w ogóle nowe okoliczności. Nie jest to księżyc dla ciebie, tak? Natomiast... Chociaż trochę jest. No, ale wiesz, pokonujesz pewien próg, tak? Przechodzisz za chwilę przez ten most, za którym jest właśnie to twoje marzenie, w którym będziesz teraz próbowała się odnaleźć najlepiej, jak będzie to możliwe. Ale powiedz mi, czy w odniesieniu do całego tego wyjazdu w inny świat, w inną rzeczywistość, inny kontynent, trochę, ale też inną pracę, bo inny styl pracy przede wszystkim, inny kontekst tej pracy. Czy myśląc o tym wszystkim, masz w sobie, czujesz się troszeczkę Kolumbem tuż przed odkryciem nowego lądu, nowej ziemi? Trochę się czuję, tak, no. Tak, ja czuję też, że przecieram jakieś szlaki trochę, bo takich wokalistów w Cirque du Soleil nie ma, są akrobaci, są tancerze. Wokalistów. Będzie teraz Agata jeszcze ze mną, która gra na perkusji, która jest Polką. Nawiasem mówiąc, na perkusji. Tak, świetna perkusistka, rewelacyjna, no ale tak, czuję się takim... No to trzeba mieć też odwagę, nie? Oprócz tych marzeń, o których wspomniałeś, to jest jednak duża zmiana w życiu, przynajmniej na ten kontraktowy czas. Dlatego właśnie mówię, bo to jest... Mi się tak wydaje osobiście, człowiekowi z zaścianka zasiedziałego na wsi podwarszawskiej. No. mam takie wrażenie, że jest to... Ale to jest margines zupełnie. Natomiast wiesz, mówię, ja na to patrzę troszeczkę właśnie tak mi się wydaje, że to jest troszeczkę właśnie jak odkrywanie nowego lądu, bo przecież sama konieczność odnalezienia się w tamtych warunkach, w tak długim czasie, bo to jest długi czas jednak, mówisz, że masz roczny kontrakt, tak? Więc mnóstwo rzeczy może się zdarzyć, tak? Mnóstwo znajomości, mnóstwo miejsc, bo przecież nie będziesz uwiązana do jednego miejsca, prawda? Dlatego właśnie tak się zastanawiam, ile w tobie jest w tej chwili, ile ci trzepoce w sercu tego Kolumba, który gdzieś tam przeczuwa, że za chwilę na horyzoncie, za linii horyzontu wychylą się ptasie skrzydła, które zwiastują nowy ląd. Tak, jestem, absolutnie tak się czuję, tak jak już mówiłam ci wcześniej, ale po prostu też czuję, że jestem jakaś taka otwarta na to, co się wydarzy. W zasadzie mam plan wyjechać tam z jedną walizką i plecakiem, żeby też za dużo za sobą nie ciągnąć po prostu rzeczy, nie? Zwłaszcza, że byłam tam 3 miesiące i wiem, że to jest zupełnie zbędne. Wygodne buty, fajne dresy, tak żeby wygodnie się pracowało, no bo w zasadzie co więcej potrzeba. To jest też taka nauka takiego minimalizmu, życia gdzie indziej i też życia w trochę jednak innych warunkach niż tutaj, bo praca pracą, tak? Jestem w fajnych warunkach zatrudniona, w fajnym miejscu, ale jednak te mieszkaniowe na przykład warunki, no to jest po prostu pokój studencki, tak można powiedzieć, z łazienką i z kuchenką, więc też powrót do... Ktoś mi powiedział też tak fajnie, jak jeden ze znajomych, że zrób sobie tam taką po prostu terapię. No i coś w tym jest, bo mam taki plan, że na przykład będę chciała dużo czytać w międzyczasie albo kosztować możliwości chodzenia na siłownię, tak na legalu, że mam to naprzeciwko, w drugim budynku obok i mam grupę specjalistów, którzy
po prostu mogą o to zadbać też razem ze mną, żebym mogła wrócić, po prostu nabrać może nawet formy, niż wrócić do formy, tylko nabrać formy. Więc tak zająć się sobą, taki czas bardzo wewnętrzny, oprócz tego, że wiesz, no jednak intensywna praca, bo tam 34-5 spektakli w miesiącu, więc tak jak tutaj, nie? Jak w Romie. Nie wiem, czy mogę mówić, to tutaj to 35 spektakli w miesiącu, no. Na dużej scenie to jest taki dobry miesiąc. Tak, dobry miesiąc. Ale ja pamiętam, że wiesz, że to była... Tak, zdarzało się tak zdecydowanie. Nie? Może... tak, przy Pilotach mieliśmy tak 24 do 30, ale w Upiora graliśmy te 30 parę. No ja tylko tytułem ciekawostki, może to naszych słuchaczy zainteresuje, ale rekordzistą, jeśli chodzi o Teatr Roma, jest jeden z naszych kolegów, który w ciągu tygodnia zagrał 14 spektakli. A jak to? Kto? No nie wiem, czy wolno mi mówić kto, więc może nie będę używał nazwisk, ale jeden z kolegów. Grał jednocześnie na dużej i na małej scenie. Na nowej grał. To nie jesteś ty. Nie, to nie jestem ja. Mój rekord to jest bodajże 11 chyba w tygodniu. Ale to łączonych w ogóle chyba w dwóch miejscach, z tego co pamiętam. Natomiast kolega szafnął tutaj 14 spektakli. Grał codziennie dwie bajki na nowej scenie i wieczorem na dużej. I tam z jakąś zmianą w weekend. W każdym razie można się bawić bez alkoholu. Zdrowie, no. No trzeba mieć bez wątpienia. Taniec, ruch, prawda, w ogóle no, głos, to wszystko, ta koordynacja tych wszystkich elementów. Stąd właśnie zawsze mówię o komandosach teatru. Tak. Edytko, na koniec programu, ponieważ chciałbym, żeby to była taka tradycja, nawiązanie do Królewny Śnieżki, tej sprzed lat i tej twojej nowej. Tak. Autorem polskich tekstów piosenek w Śnieżce jest Marian Hemar. Tak. Był i jest. Tak. W związku z powyższym pomyślałem sobie, że dobrą puentą będzie zachęcenie cię do przeczytania wiersza Mariana Hemara o cokolwiek groźnym tytule, ale jak łatwo się domyślić, jak można się spodziewać po literaturze pióra Mariana Hemara, nie jest tak strasznie jak w tytule. Jak w tytule. Prosimy. Tytuł jest straszny. Nekrolog. Kolega mówił z dumą, że zrobił układ z dżumą. Umowę z syfilisem z rejentalnym podpisem. W przewidywaniu słusznym traktat z tyfusem brzusznym i pakt z durem plamistym o przymierzu wieczystym. Uzgodnił przyjaźń szczerą z ospą oraz z cholerą i modus vivendi na serio z czerwonką, dyzenterią. Na podstawie umowy miał już być zawsze zdrowy. Niestety, tyfus brzuszny okazał się małoduszny. Pakt był mądry, bez sporu, dur złamał słowo honoru. Umowa była wspaniała, cholera nie dotrzymała. Traktat był pracą Syzyfa, wina po stronie Syfa. Bardzo był miły kolega, już mu nic nie dolega. Dobre. Ale też, dobre, wiesz, taki... dobre i chyba takie zawsze aktualne, jeżeli chodzi o co po niektóre umowy, na które... Ale językiem to jest pisane, bałam się, że po prostu ja tutaj słownie doczytam, bo jakieś takie, wiecie, taka... Nie, to akurat nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o produkcję Mariana Hemara. On tam lubował się w różnych karkołomnych zwrotach, wyrażeniach. No. Ale bez wątpienia jest... W ogóle jeszcze ci powiem taką rzecz, że była teksty w Królewnie Śnieżce są na muzykę, tak jak w musicalu. I my zorientowaliśmy się podczas robienia dubbingu, tak słuchaj, tam jest przecież muzyka na tych akcentach, jak ona mówi coś. I rzeczywiście każde słowo w zasadzie jest melodią w tej bajce. I to jest dla nas było tak po godzinie dopiero, jak robiliśmy ten dubbing, takie odkrywcze. Że
nie możemy tego zrobić inaczej. Po prostu to wszystko zna akcent i każde wejście każdego ptaszka, żółwia, sarenki w tę przestrzeń, tam jest taki żółw spadający ze schodów, jest na muzykę i na akcenty. I też łatwiej dzięki temu się po prostu robiło tą Śnieżkę, no bo jednak ta muzyka podpowiadała ten rytm, nie? Dobrze zrobiona robota. Wspaniała. Służy latami. I taka symfoniczna chyba orkiestra tam, po prostu tym obrazkiem. Na tym, myślę, polega też geniusz tych starych, dobrych rzeczy. Mm-hmm. Może troszeczkę strywializuję rzecz, ale no prawdą jest, że nawet w dzisiejszej rzeczywistości lodówka, która jest wyklepana 20 lat temu, jeszcze działa. Następnych 10 podziała, a ta, którą się kupi teraz, no niestety do momentu dokładnie wygaśnięcia gwarancji. Tak. Edytko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i ostatnie pytanie, które pada zawsze na koniec mojego programu, a nazywasz się? Nazywam się Edyta Krzemień. Dziękuję bardzo, powodzenia. Dziękuję bardzo.